Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na odcinek z serii Co na obiad, w którym pokażę najlepszy przepis na fasolkę po brytońsku. Obiad z dużą ilością białka, przepyszny i rozgrzewający, idealny na jesień. Ja od razu przygotowuję więcej i pakuję do słoików. Przygotowanie tego pysznego dania zaczynam od namoczenia dzień wcześniej fasoli w zimnej wodzie. Trzeba pamiętać o tym, żeby woda wystawała tak około 10 cm nad fasolą. Zostawiam ją na 12 godzin, po tym czasie ją odcedzam. Fasola ląduje w garnku, zalewam ją wodą, dodaję liście laurowe, ziele angielskie i sól. Wszystkie proporcje wypisałam w opisie na dole. W czasie, gdy fasola będzie się gotowała, a będzie to trwało tak 1,5 godziny, przygotuję resztę składników. Boczek i dwa rodzaje kiełbasy. Wszystko kroję w małą kostkę. Od boczku odkrajam skórę, ale jej nie wyrzucam. Jeszcze mi się przyda, będę ją smażyła razem z boczkiem. Boczek podsmażam na patelni około 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Jeśli ma za mało tłuszczu, to dolewam odrobinę oleju, żeby miał się nad czym smażyć. Dorzucam kiełbasę, smażę około 10 minut i dorzucam pokrojoną drobno cebulę i czosnek. Całość smażę około 15 minut, pamiętając o mieszaniu, żeby się nic nie przypaliło. Po tym czasie ugotowaną fasolę przekładam do garnka. Zalewam wodą, w której się gotowała i dorzucam wszystko, co smażyłam na patelni. Zagotowuję i dolewam pomidory. Ja użyłam takich z puszki. Kupuję je w Lidlu i są naprawdę dobre. Mają bardzo intensywny smak. Ale jeśli macie dobre pomidory, możecie też użyć się takich świeżych. Gdy pomidory trafią do garnka, dorzucam jeszcze około 3 łyżki przecieru pomidorowego i przyprawy. Majeranek, sól, pieprz i wędzoną paprykę. Jeśli nie macie, możecie dodać zwykłej słodkiej papryki, ale naprawdę polecam kupić wędzoną, bo idealnie pasuje do fasolki. Całe danie mieszam i gotuję jeszcze przez około 15 minut, żeby wszystkie smaki się ze sobą przegryzły. Fasolka po tym czasie jest gotowa do zjedzenia, ale moim zdaniem najlepiej smakuje na drugi dzień. Ja zawsze robię jej więcej i pakuję w słoiki, żeby w każdej chwili mieć ją pod ręką. Poza tym jest tak po prostu wygodniej. Zużywamy całe opakowanie fasoli i nic nam nie zalega w szafkach. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, żeby nie przegapić żadnego filmu i wpadnij na Insta. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Pa!